Dzień dobry, witamy na konferencji prasowej przed meczem lidera Ekstraklasy Śląska Wrocław z aktualnym mistrzem Polski Rakowem Częstochowa. Są z nami dzisiaj trener WKS-u pan Jacek Magiera oraz nasz bramkarz Rafał Leszczyński i czekamy na pytania odnośnie do tego meczu z Rakowem Częstochowa. Fundamenty, o których często mówimy. Pasja, energia, poświęcenie, odpowiedzialność, determinacja, wiara w to, co się robi, standard, który mamy wypracowany w zespole. To jest to. Cieszymy się oczywiście z tego, bo nie przypuszczaliśmy przed sezonem, że tak to będzie wyglądało w taki sposób. Zakładaliśmy, że będziemy wygrywać, natomiast oczywiście dalej chcemy to kontynuować, nie chcemy się na tym zatrzymywać. Wierzymy w siebie, dobrze się ze sobą czujemy, drużyna dobrze się czuje na boisku. Frekwencja, jaka jest na meczach Śląska w tym sezonie, też napawa optymizmem i to nas niesie do tego, aby wygrywać. Chcemy tak dalej robić. A rzeczywiście ta frekwencja, te pewne stadiony mają znaczenie? Mają, oczywiście. No, gra się dla kibiców, gra się po to, aby jak najwięcej ludzi przychodziło na mecze. Mieliśmy komplet na meczu z Legią, teraz będziemy mieli na meczu z Rakowem. To już najlepiej Rafał na ten temat odpowie, bo on jest głównym aktorem tego widowiska. On odczuwa to najbardziej, właściwie piłkarze najbardziej to odczuwają, chociaż trenerzy też z boku, jak mają prowadzić drużynę przy pełnych trybunach albo przy pustych, no to wybierają to pierwszy. Albo czy będzie ten błysk trenera, że rzeczywiście byłam na meczu z Legią Warszawa i nie było elementu takiego nawet wycofania, czy takiej niepewności zawodników, bo wszyscy szli jak bez chwili zwątpienia. Jak to się robi? Bo rzeczywiście pana dotknięcie, czy pana po prostu wpływ na tę drużynę jest nieprawdopodobny, nie wyobrażam. Odpowiedziałem w pierwszym pytaniu. Fundamenty, o które dbamy, czyli pasja, energia, dobre relacje z zespołem, dobra praca, mądra praca. To wszystko powoduje to, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Przyszłość naszego elektrostepera? Albo zostanie, albo odejdzie po sezonie. Innej opcji nie ma. Dziękuję. Dziękujemy. Zapraszamy do dalszych pytań. Jak nie ma, to jeszcze do pana bramkarza, bo pan ostatnio obronił karnego, tak? Ja będę cały czas wracać do tego, co trener wam daje, taki trener, że macie tyle energii. Dobrze, no to Katarzyna Matysiak, Telewizja Polska Wrocław, Telewizja Wrocław. Pytanie do pana bramkarza. Cały czas nawiązuje do pana trenera, bo rzeczywiście widać, to jest trudno do opisania słowami zmianę, jaka jest na boisku, zmianę, którą my kibice, też laicy obserwujemy. Pan broni rzut karny. Co takiego pan czuje, patrząc na te fotele trenerskie, na kolegów? Bo bierze pan na siebie dużą odpowiedzialność, pan największą w danym momencie. Znaczy, powiem szczerze, jak się broni rzut karny, to raczej nie patrzy się na trenera ani na sztab szkoleniowy, tylko po prostu chcesz jak najszybciej wznowić piłkę, żeby może udało się tam gdzieś przeciwnika zaskoczyć. Ale wracając do pierwszego pytania, to na pewno trener daje nam taką dużą swobodę w pewnych działaniach, daje nam pewność siebie bardzo dużą i też można powiedzieć, że dba o takie standardy i jest dla nas też takim piłkarskim ojcem, więc zawsze możemy do niego przyjść. Może i nie tylko piłkarskim, bo w sprawach życiowych też możemy z nim porozmawiać i zawsze służy dobrą radą, także można powiedzieć, że jesteśmy taką jedną dużą rodziną. A zostaje w Śląsku? Toczą się rozmowy, zobaczymy jak to się potoczy. Na pewno myślę, że z jednej i z drugiej strony jest chęć współpracy. Okay, dziękuję i przenosimy się na przód sali z pytaniami, kto nas tam. Dzień dobry, Antoni Rogajski, Przegląd Sportowy. Do pana trenera, starszy człowiek. Moje pytanie, oglądał pan wczoraj mecz z Rakowem Częstochowa. Proszę powiedzieć, czy w związku z tym, tak zapytam trochę prowokacyjnie, czy to jest dobry moment na taki mecz dla Śląska, żeby grać z takim Rakowem? Czy to dobrze, czy źle? Raków uskrzydlony, wygrana bez Stelma w Gracu. Bardzo dobry moment, jak najbardziej. Ostatnia kolejka rundy jesiennej. 40 tysięcy kibiców na trybunach. Śląsk jest w dobrej formie. Raków wczoraj potwierdził też dobrą dyspozycję. Wygrał zasłużenie. Oglądałem ten mecz.
Także szykuje się hit Ekstraklasy, ale to nie zmienia naszego podejścia do tego meczu. Chcemy okazać się zespołem skuteczniejszym, takim, który wygra to spotkanie. Drugie pytanie, pytanie kadrowe. Zagrał Żukowski, tak jak pan zapowiadał, że będzie w kadrze meczowej, był wręcz w podstawowej jedenastce w ostatnim meczu. I moje pytanie jest takie, czy w związku z tym można powiedzieć, że ten brak Nauela Lejwy jest nieodczuwalny i już zupełnie się pan tym nie przejmuje? To jest piłkarz, który, no nie powiem, że w skali 1 do 1, ale na zasadzie pewnego ekwiwalentu spełnia tę rolę i w tej chwili po prostu wypełnia lukę po Hiszpanii. Brak Nauela jest widoczny, jak najbardziej. Jest to nasz czołowy zawodnik i na pewno duża strata, że nie może grać za czerwoną kartkę. Będziemy się od tej decyzji odwoływać po meczu z Rakowem, bo uważamy, że kara jest zbyt wysoka. Trzech zamieniło, jednego ukarali w tym przypadku i chcielibyśmy, aby ta kara została skrócona. Co do Mateusza Żukowskiego, jestem z jego dyspozycji zadowolony, jeżeli chodzi o mecz w Radomiu. Potwierdził te walory, o których często mówię i co widzę na treningu. Chciałbym, aby to potwierdzał, aby w każdym kolejnym spotkaniu dawał zespołowi tyle, ile ma, ile może. Oczywiście czekamy też na kolejne przełamanie, jeżeli chodzi o tego zawodnika, o asystę bądź też gola. Jestem przekonany, że w tym roku Mateusz na listę strzelców się wpisze i będzie miał statystyki lepsze. W ogóle sytuacja kadrowa tutaj ulega jakoś zmianie? Coś dobrego, niedobrego dzieje? W ostatnim meczu z Radomiakiem z boiska zszedł Olsen, który doznał urazu. Nie trenował z nami we wtorek, w środę, w czwartek, czyli wczoraj. Są dwa dni. Czy będzie w kadrze meczowej? Zdecydujemy wspólnie z nim i z fizjoterapeutami i lekarzem po jutrzejszym treningu, jeżeli na niego wyjdzie. Ale są dwie opcje. Albo będzie w tej kadrze, albo go nie będzie po prostu. Wrócił też do treningu Kenneth Zochore, który też przed meczem z Radomiakiem doznał lekkiego urazu mięśniowego. Natomiast wczoraj w pierwszej części treningu wziął udział. Dzisiaj, z tego co wiem, mam taką informację od naszych fizjoterapeutów, będzie normalnie w treningu. Musi paść Państwu pytanie nieśmiertelne, które zawsze pada o Karola Borysa. Czy po powrocie już z Mistrzostw Świata on jest odbudował się, zregenerował i jest do dyspozycji, czy jednak to trochę musi potrwać? Czy my go zobaczymy, bo cały czas się gdzieś tam w perspektywie były te Mistrzostwa Świata. Teraz już nie ma zmiłu i liczymy na progres tego piłkarza. Nie wiem, czy Pan coś liczy. Tak, liczę na tego zawodnika, natomiast nie będzie go w kadrze meczowej na najbliższy mecz z Rakowem. Ma kontuzję, mięśnie brzucha. Po powrocie z reprezentacji doskwierają mu te mięśnie, dlatego jest objęty indywidualnym procesem teraz treningowym. Zobaczymy, czy da radę się wykurować na mecz z Koroną Kielce, ale temat Rakowa jest wykluczony. Do Rafała mam pytanie. Powiedz mi szczerze, tak szczerze właśnie, bo już ten temat poruszyłeś, ale bardzo nas to interesuje, co z Twoją przyszłością w Śląsku. Mówisz, że rozmowy trwają, one są trudne, czy raczej czujesz, że idą w dobrym kierunku i to tylko kwestia czasu? Tak jak powiedziałem, rozmowy trwają, ale wydaje mi się, że jesteśmy blisko i pewnie niedługo będzie można ogłosić coś fajnego. No na razie po prostu jeszcze trwa tak zwane przeciąganie liny i zobaczymy, jak to dalej wyjdzie. Zagrałeś właśnie, pewnie rzut karny, zagrałeś na zero z tyłu znowu i pytanie jest moje takie, czy masz jakiś taki limit swój sobie? Często bramkarze lubią tak mówić. Ile chciałbyś takich meczów mieć na zero z tyłu w meczu? W sezonie. Ja powiem szczerze, mogę oddać te zera z tyłu na to, żebyśmy w każdym meczu zdobywali 3 punkty i żeby po prostu to dobro zespołu było gdzieś tam na pierwszym miejscu i nie mam, że tak powiem, żadnego limitu założonego, ile bym chciał tych zer mieć. Na pewno cieszę się z tego, co jest, ale tak jak powiedziałem, najważniejsze jest to, żeby zespół punktował za 3. Możesz tak siebie ocenić, że to jest twój najlepszy moment w karierze, bo jeszcze latem były takie dyskusje, kto jest jedynką w Śląsku. Nawet do dzisiaj pewnie, nie wiem, czy słuchasz takich opinii, że najsłabszy punkt Śląska to pozycja bramkarza, że tam ewentualnie można było jeszcze szukać mocniej. Czy to ci mobilizuje i jak ty w ogóle oceniasz takie, czy docierają do ciebie takie oceny? Znaczy, powiem szczerze, jakoś staram się nie czytać komentarzy czy opinii, powiedzmy, ekspertów na takie tematy. Najważniejsze dla mnie jest zawsze zdanie trenera czy sztabu szkoleniowego i na tym się skupiam.
Ale to jest twój najlepszy czas, tak sportowo, jak byś to ocenił? No jeśli popatrzymy na moją przygodę z piłką, to wiadomo, że w Ekstraklasie tych meczów nie mam za dużo do tej pory, więc patrząc czysto gdzieś tam statystycznie czy teoretycznie, no to trzeba powiedzieć, że to jest najlepszy okres w mojej przygodzie. Piotr Jan Zaskórzowska, trochę Antoni już wyczerpał limit pytań do Rafała, ja pozwolę sobie pytać do Rafała z jednym pytaniem, bo przyjeżdża tutaj do nas Johnny była. I pytanie, kto ma łatwiej, on pozna ciebie, czy ty poznasz jego? Znaczy, powiem szczerze, nie wiem, kto ma łatwiej, na pewno John to bardzo mocna jednostka, jeśli chodzi o umiejętności techniczne, więc nie jest to zawodnik, powiedzmy, gdzieś tam konwencjonalny i łatwy do przeczytania, więc myślę, że wszyscy tutaj w tamtym sezonie widzieliśmy, jakie miał umiejętności i na pewno nie jest łatwo go zatrzymać, aczkolwiek będziemy starać się zrobić wszystko, żeby tak było. To jeszcze pytanie do trenera, czy wie pan, albo przewiduje pan, w jaki sposób Raków zagra w obronie, bo trochę rozmawialiśmy jeszcze tutaj przed waszym przyjściem, że no trochę tam się wysypała obrona trenerowi Schwarze, są tam jakieś kontuzje, są zawieszenia i czy wie pan w ogóle, jak to może wyglądać, czy bierze pan to pod uwagę, czy jednak pełne skupienie na swoim zespole? Pełne skupienie na Śląsku, to jest najważniejsze. Ja zazwyczaj patrzę na to, co mam u siebie w ogródku i to jest najważniejsze. To trzeba pielęgnować, to trzeba prowadzić. Natomiast to, co się dzieje w innych klubach, mnie nie interesuje na dziś. Koncentrujemy się na sobie, to co powiedziałem. Oczywiście analizujemy, oglądamy mecze Rakowa, wiemy ewentualnie, kto może zagrać, jakie są możliwości tego klubu, tej drużyny, ale skupienie na sobie. To ja jeszcze ten temat rzutów karnych, Rafał, chciałem poruszyć. Marcin Poloński, Śląsk.net, bo pojawiło się w internecie zdjęcie bidonu, gdzie były tam różne wskazówki napisane. Pytanie, jak wygląda takie twoje przygotowanie przed meczem? Czy ty analizujesz na przykład, jak wykonują te rzuty karne przeciwnicy? Czy to trener bramkarzy ci przekazuje te informacje? Jak taka analiza przedmeczowa wygląda? No, z reguły odbywa to się tak, że jeśli gramy na meczu wyjazdowym, to przed obiadem siadamy wspólnie właśnie z trenerem bramkarzy, z Kacprem Trelowskim i asystentem trenera. No i oglądamy te rzuty karne, analizujemy i wtedy wspólnie gdzieś tam staramy się znaleźć, jak to się mówi, złoty środek i tym razem się udało, także cieszymy się z tego bardzo. Dołączył przed tym sezonem do Śląska Petkow, nowy stoper. Ważna funkcja dla ciebie, tak? Który zawodnik jeden, który jest tuż przed tobą. Chciałem zapytać z twojej perspektywy, jak wygląda, czy to w ogóle ma znaczenie, kto tworzy tą linię obrony, czy potrzebowaliście czasu na to, żeby gdzieś tam poznać jakieś swoje nawyki, czy to jest tak już na tym poziomie, że to nie ma znaczenia, wychodzisz po prostu i grać. Czy wydaje mi się, że nawyki to jest jakoś tam drugorzędna sprawa. Na pewno jest to dla nas bardzo ważne ogniwo, jeśli chodzi o naszą grę defensywną. Widać też, że Łukasz Bajger się nim bardzo urósł i mogę śmiało powiedzieć, że cała nasza linia obrony, ale oni we dwóch szczególnie, to najmocniejsza para stoperów w lidze, moim zdaniem. I zostałeś nominowany do gracza miesiąca w Ekstraklasie. Jak otrzymałeś tę informację? Jakie wrażenia temu towarzyszyły? No na pewno bardzo, bardzo miłe wyróżnienie. Cieszę się z tego, że praca naszego zespołu została doceniona i fajnie, że oprócz Erika ktoś jeszcze znalazł się w gronie nominowanych. Pytanie do trenera. Czy ten fakt, trochę nawiązując do wcześniejszego pytania, że Raków rozgrywa ten mecz pucharowy, że tu będą pewnie jakieś rotacje, to bardzo utrudnia panu przygotowanie, rozpracowanie, jak ten Raków zagra, czy to jest też taka drużyna, że tam są zmiany jeden do jednego i dużej jakości i sposobu, stylu gry Rakowa, uważa trener, że to nie zmieni? Nie zmieni to naszego i podejścia, i innych rzeczy, które mamy na celu przygotować na to spotkanie. Ja bym chciał grać co 3 dni i chciałbym być w takiej sytuacji jak Raków, że wczoraj graliśmy, czy przedwczoraj najlepiej, we wtorek, żebyśmy grali w europejskich pucharach i w następny weekend grać mecz. Także przeżywałem to w swojej karierze zawodniczej i trenerskiej i to jest coś najpiękniejszego dla sportowca, że w takich rozgrywkach uczestniczy. Także nie ma to żadnego znaczenia. Jest to odpowiedni rytm przygotowania do meczu. My mamy swoje przygotowania, Raków ma swoje. Nie ma tutaj nic nadzwyczajnego.
mamy dobre boisko przygotowane do treningu, odśnieżone, możemy spokojnie przygotowywać się do najbliższego spotkania. Pytałem to bezpośrednio po meczu w Radomiu, ale ten temat chciałem, do tego tematu chciałem wrócić. Czy trenerzy zdiagnozowali, z czego wynikało ten nie najlepszy start w pierwszej połowie meczu w Radomiu? Tak jak trener mówił, że chyba gdzieś tam trochę brakowało tej energii, tej zadziorności, żeby się to nie powtórzyło teraz w meczu z Rakowem. Co zrobisz? Znaczy ja uważam, że bardzo dobrze wyszliśmy mecz w Radomiu. Pierwsze 15 minut pod pełną kontrolą, 2-3 okazje do tego, aby strzelić gola. Potem rzeczywiście inicjatywę przejęła drużyna z Radomia, ale to jest normalne w piłce. Nie ma takiej drużyny, która by przez 90 minut kontrolowała cały czas mecz. Tym bardziej, że mamy naprzeciwko siebie przeciwnika, który też ma swój plan na mecz, ma dobrych zawodników. Indywidualnymi akcjami Radomiak przedostał się pod nasze pole karne. Leandro zrobił karnego po dobrej akcji. Natomiast po to jest Rafał w bramce, po to są obrońcy, po to są inni zawodnicy, aby takie rzeczy naprawiać, bronić. Często błąd jeden decyduje o spotkaniu, natomiast w przerwie rzeczywiście dużo czasu poświęciliśmy na tych fundamentach, o których mówiłem na początku, o tym, aby wróciła pasja i wróciła energia, która jest konieczna do odniesienia zwycięstwa w tym meczu. I tak też było. Start w drugiej połowie był bardzo dobry. Kontrola całkowita, gol strzelony i można powiedzieć, że tego, czego jedynie zabrakło w Radomiu, to drugiego gola, który by jeszcze bardziej potwierdził naszą dobrą grę. Mówiliśmy o tym rzucie karnym obronionym przez Rafała. Na jednej z wcześniejszych konferencji też mówiliśmy o rzutach karnych, które są dyktowane przeciwko Śląskowi, bo jest ich dużo. Mówił trener, że gdzieś tam też będziecie analizować, starać się zminimalizować te sytuacje, no ale w Radomiu znowu był ten rzut karny. Czy gdzieś patrząc na tę rundę, to rzeczywiście jest taki element, nad którym warto i można pracować, i można coś zrobić, czy po prostu element piłki tak się trafia? Jest to element piłki. Ja już nie chcę znowu wracać do meczu w Chorzowie i podyktowanych rzutów karnych, które ten drugi nie powinien być podyktowany, bo nasz zawodnik był najpierw fablowany, Patryk Janasik, i tego sędziowie nie dostrzegli, a powinni, od tego są, od tego jest VAR i stąd też później się biorą takie pytania, żeby na nie odpowiadać i trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, no jak mam do tego nie dopuścić, skoro my jesteśmy najpierw faulowani, a karny jest gwizdany przeciwko nam. Jest to element gry, błąd, spóźnienie w tym momencie Petera Pokornego, który sfaulował ewidentnie, sędzia podjął dobrą, słuszną decyzję w Radomiu. No i tyle, no tak to wygląda. No ja bym chciał, nie ma zawodnika, nie ma drużyny, która by nie sfaulowała, czy w polu karnym, czy przed. No to jest element gry, natomiast będziemy zwracamy uwagę, aby być jeszcze bardziej uważnym w takich momentach, gdzie to pole karne jest atutem dla napastnika, który zdecydowanie łatwiej ma niż obrońca, który musi uważać na po pierwsze na piłkę, a drugie na to, aby też nie sfaulować zawodnika. Mówił trener, że Zachorew wrócił do treningów, ale ten jego uraz spowodował to, że on nie mógł trenować na pełnych obrotach i teraz będzie potrzebował czasu, żeby być w pełni gotowym do gry. Czy to jest taka sytuacja, że on jest rozważany, może wybyć od pierwszej minuty? Jeżeli będzie zdrowy w 100%, to będzie w kadrze meczowej. I to, czy skorzystamy z Keneta w trakcie meczu, to już zobaczymy. Natomiast ma być gotowy do tego, aby pomóc zespołowi. To jest też zawodnik, który czeka na swojego gola, czeka na swoją szansę. Ma być cierpliwy, ale też ma być gotowy do tego, aby tą szansę, którą otrzyma, wykorzystać. Jeszcze taka dogrywka mała, panie trenerze, taka ciekawostka. Kasper Krylowski, który oczywiście jest numerem 2 w tej chwili w Śląsku Wrocław, ale czy on może zagrać, mógłby zagrać przeciwko Rakowowi? Czy jest jakaś klauzula w tej umowie między klubami? Nie ma żadnej klauzuli. Czyli będzie na ławce? Będzie na ławce, tak. Rafał jest numerem 1. Jeżeli się nic nie wydarzy do meczu, to Rafał. A Kasper może zagrać, jeżeli byłaby taka... Nie wiem nic na ten temat, żeby nie mógł. Myślę, że taką informację bym dostał. A druga rzecz, panie trenerze, czy to młody bramkarz, ale już coś widział, trochę czasu spędził w Częstochowie, czy pan w ogóle rozmawiał z nim na temat Rakowa, czy wystarczy panu
pańska wiedza, którą też pan akurat o Rakowie ma pan bardzo dużo, ale czy on gdzieś jakiś wskazówek na temat rywali panu udzielał, czy pan dopytał o to? Nie pytałem Kacpra na temat Rakowa, nie pytam, nie dzwonię po zawodnikach Rakowa, czy po ludziach, którzy są w Częstochowie, nie stosuję takich metod. A wiem, że niektórzy takie rzeczy robią, wydzwaniając i podpytując, co się może dziać, ale moja etyka pracy nie pozwala mi na to, aby w ten sposób działać. Ja z Częstochowy wyjechałem 27 lat temu. To jest zupełnie inni ludzie w tym klubie niż ja. Miałem przyjemność, zaszczyt reprezentować barwy tego klubu. Wiele osób niestety już nie żyje z tego momentu, w którym mnie prowadzili, w tym klubie wprowadzali do piłki seniorskiej, jak Zbigniew Dobosz, znakomity trener, mentor, Henryk Turek, Jan Basiński, Gotthard Kokot. To są osoby, którym najwięcej zawdzięczam, jeżeli chodzi o piłkę nożną, bo oni od dziecka, można powiedzieć, pokazywali mi drogę, w jakim kierunku iść. Dlatego do tego klubu sentyment zawsze będę miał. Natomiast to nie ma żadnego znaczenia przed meczem, bo w tym spotkaniu będziemy jako Śląsk Wrocław chcieli zrobić wszystko, żeby wygrać. Jeszcze pytanie na koniec, już żartem pół serio, może serio, do Rafała. A czy ty rozmawiasz z Kasprem na temat rywali, piłkarzy, bo paru jednak jest tam, których on dobrze zna. Coś chcesz od niego wyciągnąć, jakąś wiedzę od Kacpra Trelowskiego? Czy ten temat Rakowa nie istnieje teraz ostatnio jakiś intensywnie między wami? Nie. Myślę, że podchodzimy do każdego meczu, do tego meczu, jak do każdego innego. I myślę, że piłka nożna to jest taki sport, że jest tyle zmiennych w danych sytuacjach, że nie jesteś w stanie, mimo że kogoś zanalizujesz, to i tak nie ma takich, można powiedzieć, zero-jedynkowych sytuacji, czy takich samych sytuacji, więc myślę, że nie ma to jakiegoś największego sensu po prostu. Czyli nie pytasz Kacpra, jak tam Tudor trafi uderzyć i tak dalej, nie masz tam żadnych pytań? No nie, od tego mamy też analizy, oglądamy sobie czasami te po prostu, można powiedzieć, nie wiem, szczegółowe zagrania niektórych zawodników i od tego są takie rzeczy, ale można powiedzieć, że poza czasem, w którym muszę to zrobić, to nie spędza mi to snu z powiek i po prostu funkcjonuje normalnie, tak jak każdy normalny człowiek. Ja dziękuję. Panie trenerze, bo zapomniałem zapytać o jedno nazwisko, Burak Indrze, bo mówiliśmy, że Mateusz Żukowski tutaj dostał swoją szansę w Radomiu, ale takim pierwszym naturalnym wcześniej zastępcą Nauela wydawał się być Burak, który po tej powrocie z przerwy reprezentacyjnej coś tam się działo i pytanie, jak teraz wygląda jego sytuacja? Nie, wrócił z reprezentacji zmotywowany, zbudowany. Zawsze to jest zaszczyt reprezentować swój kraj. Burak jest młodym zawodnikiem, trafił do reprezentacji młodzieżowej. Po prostu zdecydowaliśmy się na Mateusza Żukowskiego w meczu z Radomiakiem, bo potrzebowaliśmy na lewej stronie zawodnika z prawą nogą, wiodącą. Dlatego padł pomysł z Mateuszem. Natomiast Burak ma duże szanse na to, aby zaistnieć w meczu z Rakowem. Liczymy na niego. To jest też zawodnik, który strzelił 2 gole dla nas w tym sezonie, jest ważną postacią, wchodząc z ławki, dawał dużo dobrego, dużo jakości i ma to kontynuować, ma być gotowy na to, aby podjąć walkę. Kamil Warzecha, Weszłokom. Dzień dobry, panie trenerze, dzień dobry, Rafał. Ja mam po jedno pytanie do trenera i do Rafała. Trochę chciałem zapytać, panie trenerze, co mógłby wziąć Raków od Śląska i Śląsk od Rakowa? I powiedzmy, że na potrzeby tego pytania odpowiedź Eric Exposito jest wykluczona. Raków od Śląska mógłby wziąć stadion, bo nie mają. I to trzeba powiedzieć, bo to jest coś, co nie przystoi mistrzowi Polski, żeby mieć taki obiekt. A co Raków co Śląsk od Rakowa? Nic. Myślę, że nie potrzebujemy od Rakowa. No i Rafał, ja chciałem się zapytać o taką perspektywę twoją na błędy defensywy, które w poprzednim sezonie w dużej mierze pojawiały się w takim stopniu, że czasami potrafiliście dosłownie nawet sami sobie strzelać bramki, czasami widziałeś to z boku, z ławki, czasami bezpośrednio z boiska. No i czy byłbyś w stanie wskazać taką rzecz, dzięki której to się zmieniło, właśnie z perspektywy twojej bramkarskiej, bo takich błędów
no, dużych praktycznie w ogóle już nie popełniacie w tym sezonie? Nie wiem, ciężko mi tak na szybko powiedzieć. Myślę, że kluczowa zmiana to Aleks Petkow w obronie. Widać, że daje dużo pewności. Myślę, że też może troszeczkę styl naszej gry został zmieniony. Inne, można powiedzieć, zasady funkcjonują i myślę, że to są gdzieś tam dwie kluczowe rzeczy, które po prostu to zmieniły. Dziękuję. Proszę bardzo. Dzień dobry, Bartosz Bryś, Wrocławski Portal. Ja mam pytanie do Rafała Wyszyńskiego jeszcze. Wspomnieliśmy już o KAC przed Trelowskim, ale chciałem zapytać, jak układa się ta współpraca pomiędzy wami bramkarzami i czy Kacper chce od ciebie jakichś wskazówek, czy ty mu pomagasz, bo też znalazł się w trudnej sytuacji, nie gra i czy ty z twojej perspektywy, z doświadczenia starasz mu się jakoś pomóc? Znaczy, od razu muszę powiedzieć, że z Kacperem mamy bardzo dobrą relację, jak i również z młodymi chłopakami, którzy są z nami w kadrze. Myślę, że nie ma między nami żadnej złości czy tam jakiejś zadry i jeden drugiemu kibicuje, więc Kacper zawsze, kiedy tylko o coś zapyta, to zawsze dostaje jakieś tam moje podpowiedzi. Nie wiem, czy je bierze do serca, czy nie, bo no to już jest druga sprawa, ale mówię, tak jak życzyłbym sobie, żeby po prostu w każdym momencie rywalizacja między jedynką a dwójką była na poziomie takich relacji, jakie mamy my. Dziękuję. Jeszcze Marcin? Okej, ostatnie pytanie z sali. Jeszcze, Rafał, pytanie do ciebie z twojej perspektywy podczas treningów. Jak byś porównał te strzały, ten wysiłek, który musisz włożyć w bronienie sytuacji przy strzałach naszych trzech napastników, Erika Exposito, teraz Patryka Klimali, Patryka Zohore. Jak ty oceniasz tą ich finezję, ten ich kunszt strzelecki na treningu? W sensie, jakbym porównał całą tą trójkę między sobą, tak, czy...? Tak. No nie wiem, no wiadomo, patrząc na Eryka, to myślę, że nie trzeba za wiele mówić, bo pokazuje tą wizę, że jest wybitną jednostką, jeśli chodzi o te rozgrywki ekstraklasy i na pewno bardzo się cieszymy, że mamy go po swojej stronie. Myślę, że też to są trzy różne typy napastników, bo Patryk bazuje bardziej, mi się wydaje, na takiej fizyce, na szybkości i gdzieś tam wyjściu na wolne pole. Tak? Kenneth z kolei to jest taka, można powiedzieć, dziewiątka, która jest silna, może wziąć piłkę, że tak powiem, na walizę kogoś na plecy i zgrywać. Także to są trzy różne typy napastnika i myślę, że każdy z nich napędza siebie nawzajem na treningu i fajnie, że ich mamy, bo jak widać, nasz zespół fajnie funkcjonuje. Na koniec jedno pytanie ode mnie, a właściwie od naszych kibiców. Zbieraliśmy pytania na Facebooku, za które dziękujemy. Wybraliśmy jedno do Rafała Leszczyńskiego. Rafał, jakbyś mógł powiedzieć, który mecz w tym sezonie z twojej perspektywy był najtrudniejszy? Czy trudniejsze są te, w których masz bardzo dużo pracy, czy może odwrotnie, tam, gdzie musisz długo stać bez interwencji? Myślę, że jakoś Ameryki nie odkryję. Zawsze bramkarze mówią, że najtrudniejsze są te mecze, gdzie najmniej się dzieje, więc takie mecze są, można powiedzieć, trudniejsze, bo trzeba zachować tą koncentrację w momentach, kiedy tak naprawdę nic się nie dzieje pod twoją bramką. A tak osobiście to myślę, że pewnie mecz z Zagłębią, bo to była taka najgorzej było przepchnąć tą pigułkę po prostu po meczu, bo w pierwszej połowie absolutna dominacja, a w drugiej 10 minut spowodowało to, że ten mecz przegraliśmy gdzieś tam też przy moim udziale, także to był taki dla mnie najcięższy moment, jeśli chodzi o przeżycia po meczu. Okay, dziękuję Rafał, dziękuję trenerowi, dziękuję Państwu i do zobaczenia w niedzielę. Przypominamy, że bramy stadionu otwieramy o 15:30, więc zapraszamy kibiców i widzimy się na stadionie. Dziękujemy. MVP dzisiejszej konferencji. Tak. Potrzebuję osoby. Tak. 3 minuty dosłownie. No? Panowie, to mogę ekspercji, a ja chciałam zostrzec na tym.